Witaj, bracie. Czego słuchasz, bracie? A? Udało mi się ściągnąć z Watykanu, prosto z netu. Wspaniałą homilię na JP2-kach. Chyba na MP3-kach. Na MP3-kach, przepraszam. Przepraszam. Witajcie, bracia. Witaj, ojcze. O! Nowe buty, ojcze. Zamszowe. Nie, za swoje. Chodźcie, chodźcie, bracia, bo się spóźni. A ci co? Oni? Trenują. Przed pielgrzymką. Idę trenować. Tak. Więcej pokory, bracia, więcej pokory! Nie się należy, proszę księdza. Tyle co łaska. Oczywiście plus VAT. A ty umiesz się żegnać, dziewczynko? Tak! Do widzenia! Witam Państwa w finale. Jesteście na samym szczycie naszego programu. Powiedzcie, jak długo nienawidzicie Górzyńskich? No od samego początku, jak te kanalie się tutaj sprowadziły. Woźniakowa to zwykła franca. Jak Państwo widzą, nasze rodziny nie znalazły się tutaj przypadkowo, a ich nienawiść jest naprawdę na najwyższym poziomie. Ostateczne starcie tuż po reklamach. No jak cię tym lasne... Ty... Ja cię mlasne. No i czego warczy? Noga! Waruj! To nogi! Denerwuj się, kochani, to zwykłe chamy są. Państwa, po przerwie oglądacie wielki finał programu Sąsiedzi. Przypomnę, że państwo Woźniakowie przegrywają jednym punktem po nieudanej próbie otrucia psa państwa Górzyńskich. A teraz ostatnie pytanie i szansa na wyrównanie. Jeżeli państwo Woźniakowie odpowiedzą prawidłowo, to będziemy mieli remis i dogrywkę. Ale jeżeli tak się nie stanie, to nasz wielki finał wygrają państwo Górzyńscy. A jest o co walczyć, ponieważ mamy wspaniałe nagrody. W każdej z tych kopert jest inna zemsta, której przegrani będą musieli poddać się dobrowolnie. A do wylosowania mamy publiczne policzkowanie rywali przez 5 minut, miesięczny pobyt w dowolnym miejscu na ziemi na koszt przeciwników oraz demolkę w mieszkaniu znienawidzonych sąsiadów. Oto być może rozstrzygające pytanie odpowiadają państwo Woźniakowie. Jak państwo Górzyńscy nazywają was, kiedy wyśmiewają was razem ze swoimi przyjaciółmi? Prawidłową odpowiedź znamy od przyjaciół państwa Górzyńskich. Trzy szanse. Pierwsza. Śmierdziele. Jeszcze dwie. Motłoch. Śmierdziele, motłoch i ostatnia szansa. Proszę o kopertę z odpowiedzią. Prawidłowa odpowiedź to... śmieci. Ja! Grzegu! Jest! Serdecznie się gratuluję. Nasz program wygrywają państwo Górzyńscy. Fantastycznie. Przejdźmy w takim razie do losowania zemsty. Oto trzy koperty, w każdej inna wspaniała zemsta. Którą kopertę państwo wybierają? Kto będzie losował? Żona będzie losować. Ja. Proszę. Ja. Ale cicho, cicho. Dobrze, wybierz tylko, proszę. Cicho bądź. Śmiało. Koperta numer dwa. A w niej nagroda jaka? Demolka! Demolka! Yes! W takim razie zapraszam serdecznie do mieszkania państwa Woźniaków. Na demolkę! Tak jest, chodźmy. Proszę bardzo, śmiało zapraszam zwycięzców.
Oto mamy dla państwa narzędzia do wyboru. Kij bejsbolowy, komplet noży, siekiera. Proszę, proszę. Gotowi? Gotowi. W takim razie życzę państwu dobrej zabawy. Macie 3 minuty. Proszę się wycofać. Proszę się wycofać. 3 minuty. Czas, start. Jak się państwo czują po zemście? Wspaniałe! Cudowne uczucie! Niezapomniane wrażenie! Tak, naprawdę, coś takiego! Jesteśmy troszkę niezadowoleni, bo woźniakowie wywieźli gdzieś rodowe porcelany! Ela. O! 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 Proszę państwa, to już koniec! To już koniec naszego teleturnieju Sąsiedzi, ale już za tydzień zapraszam państwa na nasz nowy reality show Zakapuj swojego proboszcza! Do zobaczenia! To cię dziadek uczył prowadzić, co? To co, dziadek? Już teraz do końca życia odpracowywał z emerytury. Dozwoń po pomoc. Trzeba to jakoś załatwić. Co jest, dziadziuś? Palan cofał i uderzył. Rysiu! Olej go, Rysiu. Trafi się jeszcze. Nawet kierownicy trzymać nie umiesz. Właśnie, że zajebiście trzymał. Dobra, muszę kończyć. Odzwonię! I co palać się jeden? Lejemy go? Jej! Na czerwonym? Jest na czerwonym! Zdałem. Tak, jej! Tak, przecież śpieliśmy pierwszeństwo. Pamiętaj, synu, pierwszeństwo ma ten, kto ma autokasko. Panie władzo, ma pan rację. Niestety zdarzyło mi się przekroczyć prędkość. Zdaję sobie sprawę z tego, że było to bardzo nieodpowiedzialne, że naraziłem innych uczestników ruchu na niebezpieczeństwo, ale jechałem szybko, gdyż lubię zapierdalać. Że bardzo boli mnie gardło. Wstałem rano z bólem i jeszcze nie wiem, dlaczego mam zgagę. I taki dziwny niesmak w ustach, jakby odbijało mi się hot dogami i piwem. No i jestem bardzo osłabiony. Dziwne, bolą mnie ręce, nogi. Boję się, że to coś poważnego. Miewał pan już kiedyś podobne stany? Chyba tak. Tylko zawsze to było tak nagle.
doktorze i co mi jest? Czy to jest coś poważnego? No, objawy są jednoznaczne. Nie ma wątpliwości. Jest pan po prostu kompletnym kretynem. Nie, naprawdę? Myślałem, że w mojej rodzinie to się nie przytrafi. Czy to jest dziedziczne? Panie doktorze, zrobiłem coś bardzo dziwnego. Chodź, synek. Ci lekarze to kompletni kretyni. Zjemy sobie po hot dogu, a tatuś wypije browarka. Dziecko wiedziałem, że mam zdolności przywódcze. Jestem stworzony do rządzenia. Mama tak mówiła. Prawie pół semestru na zarządzaniu. Potem korespondencyjny kurs judo. Lubię rządzić. Lubię wzbudzać respekt. Bilety do kontroli. Cisza! Dziękuję. Wspomnienia z dzieciństwa? Samochodzik od dziadka. Ukradli mi go w przedszkolu. Od tej pory interesuje się motoryzacją. Wcześniejsze moje zajęcia nie pozwalały mi się realizować. Dopiero teraz robię to, co naprawdę lubię.